rządowa amerykańska agencja do spraw zwalczania przestępczości traci środki z budżetu państwa, gdyż decyzją premiera zostają one przeznaczone na okazyjne kupno rzeżuchy. Zarząd agencji do spraw zwalczania przestępczości, prowadząc badania na własną rękę, decyduje, że fundusze na zwalczanie przestępczości najłatwiej będzie mu zdobyć, handlując takimi narkotykami jak heroina i opium. Okazuje się, że na identyczny pomysł co agencja do spraw zwalczania przestępczości wpadli wcześniej niektórzy przestępcy. Jednym z producentów i handlarzy opium jest mistrz Han w porywach dwuręki, który na swojej wyspie cyklicznie organizuje turnieje sztuk walki. Na wyspę agencja rządowa wysyła mistrza Kung Fu Lee, który z uwagi na olbrzymie podobieństwo do Bruce'a Lee został zagrany przez niego samego. Han i Lee od pierwszego wejrzenia przypadają sobie do gustu, gdyż okazuje się, że obaj interesują się sztukami walki. Lee chwali się czarnym pasem w kung fu, natomiast Han chełpi się posiadaniem zielonych szelek w zwisie bojowym. Lee, nauczając swojego stylu, zwraca uwagę, że nie są wcale ważne silne i potężne mięśnie, potrafiące jednym ciosem położyć armię uzbrojonych ludzi razem z ich końmi. Drwiące z ciosów nożem i zachowujące sprężystość nawet przy eksplozji Panzerfausta, jak to udało mu się kiedyś udowodnić, gdy uderzał ręką stos cegieł, nie wiedząc, że w atakowanej przez niego ścianie budynku ukrywa się niewybuch z czasów wojny. Nie są ważne te niesamowicie piękne mięśnie, poukładane w warstwy niczym stal w mieczach samurajów, wywołujące jednym drgnięciem omdlenie tłumu niewiast. To, co się naprawdę liczy w karate i kung fu, to zarypiaste i męskie ścięgna. Stopniowo Lee zyskuje zaufanie Hana, który będąc nieco nieśmiałym, nie chwali się tym, że zbiera różne podkładki do piwa, ani wielką fabryką heroiny w podziemiach fundacji. W końcu jednak mistrz przełamuje się. Idą krętymi korytarzami, wzdłuż ciągnących się więziennych cel pełnych Chińczyków. Przechodzą obok odgradzających od ciekawskiego wzroku mechanicznych pułapek i miotaczy harpunów. Przepływają niebezpieczny basen po brzegi wypełniony kwasem i dodatkowo zamieszkany przez strasznego i krwiożerczego krokodyla. W końcu docierają do pokoju mistrza. Tam Han otwiera skrzynkę i mówi do Lee: to właśnie te podkładki od piwa, o których ci mówiłem. Ho, 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 ho! Odpowiada Lee. Coś mi się widzi, że ktoś tu, zawiesza głos Lee, nie ma podkładki z okocimiem i wizerunkiem za głowy. Mówiąc to, sięga do kieszeni i wyciąga coś, co od zawsze nosi przy sobie, nieco osmalone od incydentu z cegłami i niewybuchłym Panzerfaustem z czasów wojny. To ty też zbierasz podkładki? Wzrusza się Han. No kurde, odpowiada Lee. Jak nie, jak tak? Między mężczyznami rodzi się prawdziwa męska przyjaźń. Taka w kolorze absolutnie niebieskim, bez różowego, zero całowania. Jedynie poklepywanie się po plecach, wspólne picie piwa i może czasem nienachalne wciągnięcie zapachu włosów przyjaciela. Han pokazuje Lee, w jaki sposób sam wkręca sobie rękę, kiedy jedną rękę ma zajętą, a drugiej nie może użyć, bo ją wkręca. Lee rewanżuje się tym samym, tyle że na przykładzie żarówki. Han bije mu brawo wkręconą ręką, bo z powodu depresji lubi, jak jest wokół niego dużo światła. Karmią razem więźniów, a potem też krokodyla. Lee zauważa, że gdyby zrobili to w odwrotnej kolejności, to już nie mogliby karmić więźniów. W końcu Han, urwawszy się wcześniej z pracy, zaprasza Lee na sympatyczną kolację do swojej fabryki heroiny i opium, niedaleko jego fabryki czekolady. Lee przypomina sobie nagle o celu własnego przybycia. Czuje się, jakby ktoś uderzył go nagle wibrującą pięścią. Wie, że to nie Han, bo jego ręka, owszem, wibruje, ale jedynie do muzyki z YouTube'a. Przywołuje się do porządku. Nie jest to nic miłego, ale w końcu obowiązki to obowiązki. Staje wyprostowany i bije Hana z karata. Han broni się, udowadniając, że zielone szelki w zwisie bojowym nie dostaje się za piękne oczy. Tym bardziej, że oczy ma brzydkie.
Lee sięga po czarny pas i bije nim mężczyznę. Boli jak diabli, ale Han nadal wisi, podwieszony na spodniach, próbując tak się gibać, by ciosy Lee nie trafiały w jedno miejsce, gdyż to wywołuje efekt kumulacji. Pierwsza zasada stylu szelkowego to dążyć do równomiernego rozłożenia ciosów przeciwnika po całym ciele, do czego nic nie nadaje się lepiej niż szelk. Dobry jesteś, mówili, ale trafił swój na swego. Dlaczego to robisz? Pyta Han. Bo produkujesz heroinę i oraz opium! Agencja do spraw zwalczania przestępczości mnie zatrudniła! To przez ciebie nie ma pieniędzy na walkę z przestępczością! Przez ciebie i przez premiera od Rzeżuchy! Zaczekaj, mówi Han. Ty nic nie rozumiesz. Przestań mnie bić pasem i zdejmij proszę z tej dzidy, tej, którą nie wiem po jaką cholerę ktoś umieścił w komnacie lustę! Muszę ci coś pokazać. Lee z początku nieufnie, ale w końcu przestaje bić. Chowa pas. Zarzeka się jednak, że Han będzie miał przez tydzień szlaban i nie dostanie kieszonkowego. Han zgadza się. Prowadzi Lee do swojego biura na najwyższej kondygnacji budynku koło lampionów, do których wcześniej Lee powkręcał żarówki. Wyciąga zakurzoną księgę przychodów i rozchodów i woła księgowego. Ten wskazuje na wszystkie pozycje i wyjaśnia Lee, na co idą dochody ze sprzedaży opium. Przepraszam, stary, mówi Lee. Skąd mogłem wiedzieć, że cała twoja forsa idzie na walkę z przestępczością? Spoko, mówi Han. Taki już jestem. Nie lubię rozgłosu. Legalna kultura. PRL.